pododdziały. Patrz, patrz! Na prawo! Patrz! Poszedł flagowy! Patrz, patrz! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Pan Jarosław Klimaszewski. Szanowni Państwo, proklamowanie Konstytucji 3 maja zajmuje w historii naszego kraju miejsce szczególne. Dokument ten do dziś pozostaje symbolem nowej jakości polskiej myśli politycznej. Ustawa ta była nie tylko wielkim triumfem patriotyzmu, ale także swoistym dowodem narodowej mądrości i roztropności. Twórcy Konstytucji 3 maja mieli świadomość, że są autorami dokumentu wyjątkowego. Dokumentu, który zupełnie zmieni oblicze Polski. Gdy bowiem w Europie pod koniec XVIII wieku królował absolutyzm, w naszym kraju postawiono na demokrację. Ustrój zapisany w tym akcie prawnym był ustrojem państwa wolności i tolerancji. W ówczesnym świecie było to rzeczywiście coś niebywałego i nowatorskiego. Podobną ustawą zasadniczą mogło w tym czasie pochwalić się jedynie Stany Zjednoczone. Godny podkreślenia jest fakt, że reforma, jaka dokonała się na mocy Konstytucji 3 maja, była pierwszą w XVIII wieku przeprowadzoną bez obecności obcych wojsk i bez jakiejkolwiek nacisków zewnętrznych.
Był to bowiem rzadki w tamtym czasie moment, gdy Polacy mogli sami o sobie decydować i pokazać, jakie rozwiązania ustrojowe najbardziej odpowiadają polskiej tradycji. Wydarzenia sprzed 228 lat stały się inspiracją i motorem napędowym dla wszystkich przemian społeczno-gospodarczych, jakie później miały miejsce w naszym kraju. Przemiany te trwały aż do naszych czasów, a ich ukoronowaniem było wydarzenie, którego 15. rocznicę świętowaliśmy przedwczoraj. Mowa oczywiście o przystąpieniu Polski do wspólnoty europejskiej. Choć w naszym kraju nie brakuje eurosceptyków, to jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas dostrzega i docenia szanse oraz możliwości, jakie otrzymaliśmy wraz z wejściem Polski do europejskiej wspólnoty. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Na każdym kroku napotykamy inwestycje, które pewnie bez unijnego wsparcia nigdy nie zostałyby zrealizowane. Gdy przed dwoma dniami spotkaliśmy się na tym samym miejscu, by świętować jubileusz przystąpienia naszej ojczyzny do Unii Europejskiej, powiedziałem, że dobrze wykorzystaliśmy ostatnie 15 lat. Dziś mogę powiedzieć i nieco sparafrazować te słowa, że jako naród dobrze wykorzystaliśmy ostatnie 228 lat. Drodzy Bielszczanie, w tym szczególnym dniu chciałbym życzyć Wam wszystkim i sobie również, by ta ważna dla naszego kraju rocznica zawsze pozostawała dla nas symbolem polskiego patriotyzmu, rozsądku i odpowiedzialności. Niech przesłanie, jakie niesie ze sobą ustawa zasadnicza sprzed 228 lat, że zgoda zawsze buduje, przyświeca nie tylko politykom, ale wszystkim Polakom podczas podejmowania istotnych decyzji. A droga, którą wytyczyli przed laty twórcy Konstytucji 3 maja, niech zawsze będzie naszym drogowskazem. Dziękuję za uwagę.
Thank you.